Cześć wszystkim, witam was serdecznie w nowym odcinku z Legacy Challenge. Dla mnie po długiej przerwie, dla was chyba nieco krótszej, bo chyba publikowałam jakoś niedawno odcinek, który nagrałam sobie bardzo wcześnie. Tak, bardzo wcześnie. Nie bardzo wcześnie, tylko bardzo dawno temu. No i tak. A ja tutaj za to nie wiem co i jak. Grzegorz sobie właśnie wstał. Wiem na pewno tyle, że były zaręczyny ostatnio i zbliżamy się do wielkiego dnia, czyli wydania Adriana, a właściwie nie wydania. To się chyba tak nie mówi. Nie wydaje się syna za mąż. No, się córkę wydaje za mąż, a syna to raczej się... nie wiem, co się robi z synem. Życiowe rozkminy. Co się robi z synem? Nie mam bladego pojęcia. Nieważne, oni sobie tutaj słodko śpią. I się teraz zastanawiam, w jaki dzień zrobić im ten ślub. Nie chcę za długo zwlekać, bo... Jak ona ma na imię, Boże, Roxana? Rosalia. Rosalia będzie miała urodziny... za jeden dzień? Za dwa dni, no, czyli pojutrze, więc... No chciałabym, żeby mieli ten ślub już. Szczególnie, że już zrobiłam, moi drodzy, parcelę cudowną. Taką skromną, malutką parcelę ślubną. Pomyślałam, że właśnie przyda się na przyszłość, bo będziemy mieli na pewno tutaj wiele ślubów i tak dalej, więc... No wiecie, a to już jest... nasz pierwszy syn do wydania, więc trzeba zrobić jakieś tam wesele. On tutaj ma jakichś znajomych? Więcej? W sumie nie chcę tak dużo zapraszać, bo na pewno rodzinę. W ogóle wyskoczyło mi powiadomienie, że Paulina podrosła, w sensie córka naszej drogiej... drogiej... Gdzie ona jest tutaj? Jest Paula. Klonowicz. Tak, tylko nie widać jej tutaj na obrazku. Ona ma na imię Marta, to nasza córka. Tu jest Roxana, tak, Boże, już po prostu, o. O, Paula podobna do mamy i trochę do taty. Widzę karnacja mamy, a włosy taty. Tak, w ogóle w tym syfie siedzicie wszyscy, weźcie to sprzątnijcie przynajmniej. A, nie masz zlecenia, bo musisz chyba sobie przyjąć jakieś zlecenie. Tomasz do czwartku. Wymagana drugi poziom malowania. To ty musisz jakieś... ty musisz zdobywać te poziomy. A co ty tu masz za umiejętności? Bo ja już nie pamiętam, Adrian. No masz to malowanie na trzecim poziomie, to możesz spokojnie wziąć to zlecenie. Na przykład to. I dzisiaj będziemy to robić. Czy ty idziesz, Lenka, do pracy dzisiaj? Idziesz. Świetnie, dostaniesz może awans, jak sobie wbijesz pianinko zaraz. Więc idź proszę sobie poćwicz. Nie ma ćwiczenia, no to zagraj koncert. A ty, mój drogi... Aha, ja miałam z tą w ogóle poza odcinkiem iść łowić ryby, teraz mi się przypomniało. No ale zapomniałam, więc nie wiem, co będziesz robił. Mamy mokre pranie, bo padał deszcz, także tak. Idź z psem na spacer, najlepiej. Gdzie jest pies? Pies zrobił kupę w domu. Wyrzuć zanim ktoś to wdepnie i będzie niezadowolony ze swojego życia. Opieka nad zwierzakami. Wyprowadź na długi spacer. Będziemy mieli piękne dzieci z Rosalią, jestem tego pewna. Widzę, że nie zmieniło ci się nazwisko. Aha, Boże, nie przecież ja... Boże, ja już nie wiem, co ja gadam, nie? Dobra, niech ona sprząta. To chyba nie jest takie potrzebne, te zadania codziennie, tak mi się wydaje. O, jak Lenka pięknie gra. Sprzątnijmy ten syf, bo chyba nie mamy pokołówki. Ej, ale ty już mi to gratulowałaś. Ile razy? Dobrze, stwórz ikony na szkicowniku. To proszę bardzo. Ikony, proszę bardzo. Zresztą mamy pokojówkę. O, przyszedł. Jaki przyszedł, Kamil?
Miodek. Kamil Miodek przyszedł, więc bardzo fajnie. Jak tam pieseł? Wrzucimy ten... Grzegorz cię wrzuci na swojego Instagrama. Uroczy. Tu jest dużo jedzenia w ogóle takiego porozrzucanego. Wyrzuć to zepsute jedzenie, pomóżmy panu pokojówce. Wbijesz ten punkt, mam nadzieję, że zdążysz. A jak tam u ciebie w szkole? Czwórkowa uczennica, to... Jezus Maria, to nigdy nie nastąpi. Dobra, za 3 dni. Wiecie co, mam wrażenie, że ten ich wiek jednak trochę leci za szybko, nie wiem. Ja nie nadążam. Musimy wybrać taki dzień, gdzie nie będzie brzydkiej pogody. A tutaj... No nie wierzę ciągle te... Nie. Tutaj ma być słońce w piątek, w Dzień Miłości. No dobra, teraz to masz chyba w wyposażeniu? Tak, ale zrobiłeś ikony. Jeden ze współpracowników w dziale kontroli jakości haruje już 17 godzinę, wypił 24 energetyczny i zaczyna mnie przyjemnie pachnieć, widząc, że jeszcze długo nikt nie pójdzie do domu, Rosalia może rozegrać to na 2 sposoby. Wyciągnąć swój lawendowy odświeżacz powietrza, albo powiedzieć śmierdzielowi obok niej, by pozwolić wziąć prysznic. O Jezus, to jest takie trudne, nie wiem. Boję się, że jak odświeży to powietrze, to będzie jeszcze gorzej. A jak z nim pomówi, to się obrazi, więc nie wiem. Ach, teraz pachnie lepiej, chociaż potrzebne będą co najmniej jeszcze 3 pojemniki, by pozbyć się smrodu z tego miejsca. Oczywiście śmierdziel jest jedynym testerem w pokoju, który narzeka na zapach odświeżacza powietrza. Rozumiem. Jest! Udało się po prostu. Ach, skorzystaj. Skorzystaj i tylko tyle zdążysz zrobić, bo musisz iść do pracy. Taka sytuacja. Adrian znowu poprawia lamę. Intrygujące, nie powiem, że nie. Wraca już do domu. Co tu jest? Aha, toaleta publiczna. Oto... Skorzystaj! Bo znowu będziesz miał wpadkę. Fuj. No idź do kibelka. Oj, ktoś tu wrócił wnerwiony z pracy. Spróbuj się uspokoić. O, tak, kochana, bardzo dobrze. Jestem z ciebie dumna. Że sama z siebie postanawiasz coś takiego robić, zamiast wyżywać się na kimś przykładowo. Bardzo fajnie. Ręce dałam, żeby pracować, ciężko nie dałam. Nie denerwuj się. Ty tak rzępolisz? Jezus Maria. Stary, no właśnie, Rosalia ma urodziny wkrótce, niedobrze. Zadzwoń do Roxany. Do Janusza. Bo nie masz co robić w sumie. Do tej Klary też możesz. O, do Kaliny zadzwoń. Ale mogłeś zjeść, Grzegorz. Aha, bo ty będziesz jadł i... No zjedz. O, a co ty robisz? O, prezencik. Ale nie mogłeś przynieść tak do domu bliżej coś tam, nie? To Adriana wyślemy po prezent od piesa. Proszę tutaj ładnie, Grzesiu, zaraz pomoże nam lekcję odrobić. O, i awans dostałyśmy z Rosalią. O, Rosalia jest brudna w ogóle. Więc może niech weźmie sobie kąpiel z bąbelkami. A co? Należy jej się po takim awansiku. Jak teraz pracujemy? Tak samo, 10-19. Ojojoj, to ciężko będzie z tymi urodzinami. Lęka obudź męża. Gdzie ty jesteś? Kobieto, jaka ty jesteś wystrojona, OMG! Grzegorzu, wróciłam z pracy.
A ty śpisz? Zobacz, jaka za mnie piękna syrenka. Proszę mnie tutaj powitać. Ja tutaj potrzebuję romantycznych interakcji. Grzegorz! Grzegorz! Tak. Grzegorz, wstawaj, bo śmierdzisz i idę spać. No super po prostu, nie? Nie mam pytań. Ogólnie to jak widać, Grzegorz wyszedł sobie z psem na spacer. Także niewiele się zmieniło, wszystko się postaramy. Wszystko się po staremu, tak. Bardzo dobrze to powiedziałam. Renka, idziesz do pracy? Nic, nie patrz, co się dzieje, tylko idź do pracy, Boże. Jest, poprawiłaś oceny w końcu. Moje gratulacje. Oj, jaka spięta. Może tu ci pomoże? Trochę sportu. Czy niekoniecznie? Da, pomoże? No, coś tam pomaga. Pchnij! Zaraz zobaczymy. A jak? Ćwicz ciosy. Wyżyj się na worku treningowym. Tyle stresu i to wszystko tylko dla matki, żeby jej się spełniło pragnienie życiowe. Tak. A masz. Jeszcze go tam może poprosił o załatwienie się. Chyba, że on też jest może smutny, bo nie mogę prosić teraz. Musiałabym go chyba odpiąć. Oj. Teraz się ubrałeś. Bo zobaczyłeś kobietę z dzieckiem, nie? A tak, Adrian oczywiście tam robił jakieś zlecenie i poszedł na spotkanie z klientem. Także tak. Wracaj do domu. Niedługo wraca twoja narzeczona, to zrobicie sobie urodzinki. Jej. Już jesteś w domu? To idź na górę do toalety. Skorzystaj, wyjdź sobie właśnie prysznic, fajnie. A ty, Grzesiu, wracasz? No to wracaj. A ty, Adrian, to zaliczyłeś, tak? Okej, okay, czyli... Dobra. Czyli ok. Możesz sobie w sumie robić co chcesz, możesz pomóc siostrze w lekcjach na przykład, bo ona zaraz będzie jej odebrać. Ale niekoniecznie, żebyś teraz ją zagadywał, bo będzie dłużej jadła, nie? Usiądź sobie. O, aha. Pomóż przy odrobieniu lekcji, a nie tutaj o pierdołach. Proszę jej pomóc ładnie. Kto to i czego chce? Nie mam czasu, Roxana. No dobra, no. Więc zrobimy sobie, kurczę, te urodziny jednak jutro, bo nie będę robić im dzień wcześniej, bo oni i tak mają mało dni, więc poczekamy już ten jeden dzień jeszcze. Stwierdzam, moi drodzy, że wstrzymamy się z tym ślubem do kolejnego odcinka, ponieważ patrzyłam w kalendarz i no dzisiaj ma urodziny Rosalia, jutro ma urodziny Marta i tak bez sensu, zrobimy już ten ślub w ten piątek, w Dzień Miłości i tyle. Po prostu. I już. Bo tak ciągle czyjeś urodziny, bla bla bla, nie chcę za bardzo tak łączyć tego wszystkiego i co, czemu czapelka jest otwarta? Nie mam pojęcia. Włóż do suszarki. Grzegorz, gdzie jesteś? Tak, ja bym w ogóle to pranie nigdy stąd nie z... Nie zbierzemy, bo ciągle będzie mokre, także tak. A tutaj jak zwykle my sobie tutaj musimy wyładować napięcie po szkole, więc wiecie. Proszę mi tylko nie ruszać torta. Dobrze. Tak, właśnie chciałam, żebyś... Łóż do suszarki. I już nie ma wieszania na sznurku, bo ciągle pada, no. Tak.
tak, wejdź córce do łazienki. Grzegorzu, nie bakuj się, please. Tylko nie tort. Dobra, szklanka wody, uff. Dobra, wyjmiemy ten tort, bo już zaraz przyjdzie Rosalia, a ja się niepokoję, że oni mi tego torta zaraz zwiną. Więc otwórzmy lodówkę. Może weź, dodaj świeczki dla swojej dziewczyny. Kto to? Oj, nie chcę, kochana. Jejku Mario, jak wy mi zawracacie dupę. Idź sobie, skorzystaj. Zostaw ten tort! Skorzystaj. To jest tort urodzinowy. Nie wolno go ruszać. O, Anna dostałaś. Nie spodziewałam się tego. No w sumie tak w prezencie urodzinowym. Chodź tutaj. Podejdź tutaj. Nie chcę, nie. Nie chcę mi się robić, moi drodzy, przyjęcia specjalnie z tej okazji. Po prostu mi się nie chce. Więc niech zrobią normalnie te urodziny. Zanim ona sama się tutaj przemieni. Niech sobie wypowie życzenie. Zrobimy jej urodzinki i tyle. O, zrobimy ładne zdjątko też. O czym by tu marzyć, co nie? Wow! Okej, powiadomienie. No, jak się czujesz, Adrian, z tym, że masz starszą dziewczynę? Proszę mi tutaj się przytulić. Obejmij. Romantyczne pocałuj policzek. Romantyczne pochwal wygląd. Co by tu jeszcze? Wykonaj serenadę. Ona nie ma za ciekawej miny. Zaraz ją tutaj rozluźnimy. I jak tam w ogóle? Teraz jesteś dorosła. Masz 30 dni, a ty... 4 dni dopiero. No dobra. No jesteś troszkę młodszy, ale to nic. To jest niewielka różnica już w tym wieku. Dobra. Dobrze, dobrze, odrabiaj dalej lekcje. Nie chcę iść na żaden wieczór duchów. Odrób te lekcje. Tutaj ci pomoże tata i zjedzie sobie tort. Bo ktoś tam poszedł się... Nie do tego łóżka, barany! Co za barany, łby! No co za ludzie, dobra. Myślę, że uda się nam zdobyć tą szóstkę w szkole. No, ostatni dzień praktycznie nam został, czy 2 dni? 1 dzień nam został, no właśnie, więc tak po prostu rzutem na taśmę chyba będzie, bo... No nie wiem, nie śpij tu. Wystarczy, że już się barabowałeś się w nieswoim łóżku. Bezczelny chamie ty. Synu niewdzięczny. O, Lenka wróciła. Zmęczona jak zwykle, ona zawsze jest taka śpiąca, bo oni tak wcześnie mi tu wstają. Adrian, wypadł z łóżka. Bo ja matka cię zobaczy, to zobaczysz. Ty też w sumie jak zjesz, to możesz iść już spać. Do swojego łóżka oczywiście. I ty również możesz iść spać. Odrobiłaś lekcję? No, weź sobie kawałek ciasta, no już nie płakuniej. Zjedz sobie ciasteczko. I też możesz iść spać. A Grzesiu jeszcze może podejść do psa, czy nie? A on jemu się zawiesiła ta impreza tutaj, nie? Tutaj nasz pies coś by chciał, nie wiadomo co on by chciał tak naprawdę. Dajmy mu przysmak. Pogłaszczmy go. Wyszczotkujmy jeszcze raz. On już chyba był szczotkowany, ale szczotkowania nigdy za mało dla takich kudłaczy.
No i dobra. No. Same krzaki, znikające drzewa, po prostu sinsy. Idziesz spać? Świetnie, bo ojciec chciałby zrobić siku przed snem. I też pójdzie spać. No. I wsio, moi drodzy. Wszyscy już w łóżkach. No i ja będę, moi drodzy, na tym kończyć odcinek. Ślub sobie zrobimy już na spokojnie w kolejnym. I urodziny Marty również. Także no. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.